Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry państwu Łukasz Winczura program starczy na dziś piątek weekendu początek to tak żeby było kulturalnie będzie na pewno politycznie ja wiem to się okaże e, państwu doskonale znany pan młodszy brygadier na polskim major pan Marcin Opioła najniższe ukłony znany lubiany i szanowany dzień, dzień dobry panu dzień witam dobry panie panu, młodszy brygadierze Witam pana redaktora witam państwa Wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia PSP spóźnione ale szczere bardzo dziękuję. Przekażę swoim kolegom i dziękuję za pamięć. Proszę uprzejmie. Yy, Państwo koledzy wrócili z Grecji. Tak. Tarnowscy strażacy w liczbie 11-12. Wczoraj wrócili. Armagedon naprawdę i takie, yy. takie apokalipsa? Tak, tak. Yy, to są pożary trudne, ciężkie do przewidzenia i tak naprawdę, najgorszą rzeczą w tych pożarach, co nas tam może spotkać, to brak możliwości przewidzenia, w którą stronę ten pożar się rozwinie. Bo to wiatr? Bo to wiatr. To głównie decyduje podmuch wiatru, kierunek wiatru. Z tego, co koledzy mówili, temperatury sięgały z rzędu prawie 50 stopni Celsjusza, do tego wiatr. I to od słońca się zapaliło, czy jakiś wariant rzucił, yy, na przykład niedopałek? Trudno powiedzieć, mógł być, mógł być niedopałek, ale przy tej temperaturze nawet od jakiejś zostawionej butelki, butelki. butelki też, też, się to mogło, też się to mogło zapalić. Jeden dzień mieli chłodniej z tego, co relacjonowali, 37. W a strach w oczach był? Jak tak, pan, tu jest ogi, a nagle czy oni tak gdzieś tam jako support do innych jednostek? Tak, tak. Zresztą tam z tego, co opowiadali, taktyka tych działań gaśniczych jest zgoła odmienna niż u nas, bo oni byli wystawiani na posterunki tam, gdzie Grecy, bo to całą akcję koordynowała strona grecka i myśmy tylko byli, rzeczywiście mieliśmy swoje, swoje dowództwo na miejscu, ale byliśmy tam. Proszeni, tylko, w które miejsca, na które posterunki mamy jechać i jak gdyby stawialiśmy czoła od fronta tego pożaru. Mhm. A często macie takie wyjazdy zagraniczne? Czy do katastrof e, rozmaitych? E, albo jest zagraniczne, bo do naszych przejdzie. To znaczy, za pyta Pan o garnizon Tarnowski, tak? tak, tak. To znaczy, to była pierwsza nasza taka akcja, dlatego że jesteśmy w takim module GFFV, to jest moduł GFFA. to jest tam skrót z angielskiego, jest to moduł, jest to moduł przeznaczony do właśnie gaszenia pożarów. Takich modułów na bazie województw mamy kilka w Polsce i akurat całe szczęście w nieszczęściu było takie, że akurat dyżur w miesiącu lipcu pełnił moduł województwa małopolskiego i województwa wielkopolskiego. A, przyszła, i, i, i przyszła prośba, przyszła prośba, e, prośba o wyja, rozkaz. Y, to znaczy prośba ze strony greckiej uh -huh. y, do, 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 do rządzących, y, do, na, do naszych rządzących uh -huh. i, i stąd właśnie ten moduł został postawiony stan gotowości i to jest moduł składa się z województwa małopolskiego, to z całego województwa małopolskiego, ze wszystkich Koment pojechali z naszej z naszego garnizonu. Jest wytypowanych yy, tak jakby w ciągłej dyspozycji 38 strażaków. Oni mają cały czas aktualne. Oni akualnie... jakieś specjalne szkolenia przechodzą? Nie, oni mają aktualne cały czas paszporty, karty EKUS, yy, Wszystkie szczepienia, jakie tylko możliwe, yy, przeszli. No i z tych 38 została wybrana grupa 12, bo tak nasze procedury mówią. 3... O, to jest jakaś staranna selekcja, tak jak się do Was, żeby w ogóle na służbę do Was wstąpić, to trzeba przejść dość takie mhm. bardzo okay. gęste sito. Tak i tam jeszcze ekstra jest coś, do, żeby do tej, bo to jest taka elitarna trochę jednostka? To? to znaczy, tak, są to wybierani do tego modułu, to z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 i numer 2 są wybierani funkcjonariusze, a no, tam są i oficerowie i podoficerowie aspiranci, ale też i nastawiamy się na kierowców. No, pożądaną, pożądaną cechą jest to, żeby oni znali przynajmniej w stopniu komunikatywny język angielski i wybieramy takich, no, którzy już trochę Służby mają, no nie jadą w cudzysłowie takie świeżaki, takie, takie świeżaki którzy, no, na których by trzeba było jeszcze tam zwracać uwagę. No i jeszcze to, stres, na no każdy się boi, no nikt nie tak, jest tak, i jadą cwaniakiem. Tak, i jadą tam, są dysponowani, są, znaczy do tego modułu są dobierani ludzie, jedni z, no, z bardziej doświadczonych. Pan się załapał? Nie, ja nie pracuję na podziale bojowym, to znaczy, ja pracuję w systemie zmianowym, jestem też oficerem dyżurnym, dyżurą operacyjnym mhm. powiatu. Ale jeśli chodzi o tego typu wjazy, to. Nie jest... kusi pana, żeby tak się dać? No, adrenalinka to. Czasami mnie kusi ta, ta adrenalinka, ale funkcja oficera prasowego, komendanta też już mi wystarcza, dlatego że. Też adrenalinka? W momencie, nie, w momencie, w momencie, kiedy są jakieś takie naprawdę duże akcje, jak chociażby ostatnio tutaj w Tarnowie, co mieliśmy na przemysłowej, ten pożar w Bloku, mhm. czy. Czy jakieś poważne wypadki, tam gdzie jest no, niestety ofiary śmiertelne, na przykład na autostradzie, no to też mam obowiązek jechać i udzielać informacji, więc myślę, że tej adrenaliny wystarczy. A po 26 latach służby też już Nie adrenaliny, wygląda pan. O, tej, to tej, tej adrenaliny w średniej szkole pan wstąpił do służby? <grym> Nie, ale tuż po średniej, zaraz po maturze. <grym> no ale to pan ma fajną pracę, mówi jako oficera prasowego po aby tak było zawsze cieszą się chyba największym zaufaniem społecznym. Tak w tej chwili mm. y, ostatnie ostatnie sondaże dają nam y, pierwsze miejsce z czego z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Cały czas pracujemy y, y, na ten prestiż i cały czas y, pracujemy na to żeby to zaufanie społeczne do naszej formacji było y, takie na tym poziomie na którym jest. I, ale też tutaj y, no. Też niebagatelną rolę odgrywają strażacy ochotnicy w tym. Mhm. Ale podobno rywalizujecie ze sobą czasem? Nie, nie, nie rywalizujemy. Są ci. Kto pierwszy przyjedzie na zdarzenie, na przykład? No, bo gdyby, gdybyś... Ochotnicy szybciej, no bo gdyby... ze wsi na drogę, nie? No tak, bo ale to mamy tak rozmieszczone siły i środki w naszym planie ratowniczym, jest to tak uwzględnione, żeby ten czas dojazdu do każdego miejsca chronionego na naszym powiecie, no nie przekraczał tych 15 minut. Gdybyśmy rywalizowali ze strażakami. na, na Ale to byśmy ich później dysponowali, bo to stanowisko kierowania komendanta miejskiego dysponuje wszystkie siły A to jak ja pana, do Pana i, dzwonię i, na 112, to Pan nam na przykład dzwoni do Rychwałdu, chłopaki pakujcie się, jeździć. Nie, Pan jak dzwoni na 112, to Pan dzwoni do wielkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego mhm. do Krakowa i Pan zgłasza tam jakąś, yy, jakieś zdarzenie. zdarzenie i wtedy przychodzi do nas informacja, że Pan redaktor Winczura zgłosił pożar, nie wiem, samochodu w jakiejś tam miejscowości. Brrr, no, czy, Jezus, ale mi patrobi piątek. Czy, 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 czego, czegokolwiek, jakiekolwiek zdarzenie i my wtedy jedziemy. Zgodnie z naszą procedurą, z planem ratowniczym właśnie dysponujemy siły i środki. Do a nie macie, serii. tak jak już a propos ochotników zapytam, mhm. takie trochę nutki zazdrości, jak, bo teraz jest sezon polityczny, nie wybory. To tak, wóz bojowy, tak siaki, owaki, czasem się go użyje raz na ruski rok, bo nie ma, a u was się coś zepsuje, oni mają ładniejszy. W znaczy my... polityce tak teraz bo to jak, ponieważ nas ludzie szanują i lubią no to trzeba się ogrzać no ogrzać dobra niech będzie w cieniu takiego prestiżu strażaka to znaczy wszystkie samochody które strażacy ochotnicy dostają to tak to tak naprawdę też opinii, opinie o przydatności tego samochodu czy o konieczności żeby ten samochód tam był no pisze opinie komendant miejski który który a zawodowiec tak który który opiniujemy, opiniujemy jak gdyby Zasadność zakupu tego samochodu. Często ten samochód jest montażem, zakup tego samochodu to jest montaż finansowy. To nie no jest tak. tak, że. Starostwo się dorzuci, starostwo, premier da do firmie ubezpieczeniowe, komenda, komenda główna. Często jest też tak, to jest warte podkreślenia i to jest świetne. To jest mhm. chyba jedyna formacja, którą ja znam, że taka formacja też potrafi strażacy, ochotnicy, dana jednostka potrafi jakieś tam niewielkie środki, ale zawsze jakoś. U siebie wygospodarować, przez organizacje rozmaitych Robią im, ściepek. Imprez, tak, chodzą z kalendarzami po jakieś miejscowościach, chodzą po lokalnych, powiedzmy jakichś przedsiębiorca którzy tam im dorzucają się. A jeśli chodzi o samochody, no to my w ustawie mamy zapisane też, że my mamy zbędny, ale sprawny technicznie. Co warte podkreślenia sprzęt też przekazywać strażakom, ochotnikom, w tym też i samochody, i też takie samochody przekazujemy. A dobrze jesteście Nie mówię o naszym regionie. Jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni. Zawsze, oczywiście zawsze jakieś braki są, no niektóre samochody mamy bardziej wiekowe, inne, inne, są, inne są nieco młodsze, no na tą chwilę pracujemy nad zakupem ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, czyli ciężkich, czyli takich, które by przewoziły dużą ilość wody, myślimy tutaj głównie o zabezpieczeniu zakładów pracy typu grupa azoty i też... Mechaniczne mechaniczne, ale też ziba zapali w Woli Rzędzińskiej. To dlatego, że jest wojna na Ukrainie? Nie, nie dlatego, że jest... I dmuchamy na zimne? Nie, nie, nie dlatego... żebyśmy ludzi straszyli. Nie, 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 nie straszymy nikogo. Te zakłady są bardzo bezpieczne, są pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych kontrolowane. Są to zakłady też dużego ryzyka, więc tutaj taki nadzór kontrolny też prowadzi nad nimi komenda wojewódzka. Ale no na pierwszy zdajemy sobie sprawę z tego, że w pierwszym rzucie, kiedy by się nie daj, Panie Boże coś tam podziało złego, no to będziemy. No, ale azoty mają jednostkę ratownictwa. I mają swoją zakładową straż pożarną. A to jest niesprawiedliwe, że Joder nie podchodzi pod mundurki. No to już nie, nie polityków. Nas, to już nie od nas to już nie od nas. To, to jest spółka, z tego co ja wiem, to jest mhm. spółka, która y, tam rządzi się, no po prostu zarabia pieniądze, tak, natomiast y, zakładowa... Ale jak czy jest zdarzenie w Mościcach, to JRH czasem też wysyłają, bo mogą być nie. szybciej. Nie. Kiedyś tak było, nie, pamiętam. Nie, nie, My, Chyba? nie. Mamy, mamy podpisane porozumienie z zakładową Strażą Pożarną, nie z jednostką. To nie jest, aha, nie, to nie, z jednostką tylko z zakładową strażą pożarną grupy azoty, azoty tak? I, w, i jak, jeżeli, jeżeli uznamy, że jest tam bliżej, oni szybciej będą na miejscu, to oczywiście. Zadysponujemy. Zadysp i, dy, i, dy, i, dysponujemy. Mhm, mhm. I dysponujemy. Dobra, połowa wakacji za nami bezpiecznie jest? Było? Interwencji tak, dużo? To znaczy się tak, jeżeli chodzi o interwencję, to ostatnia anomalia pogodowe nam tutaj trochę statystyki podciągły. Basen nam się utopił. Jeżeli żeście tak. uratowali basen nowy w mościistkach za tak, drugim pompowaliśmy, razem. Pompowaliśmy, pompowaliśmy. Zresztą zawsze jesteśmy tam wtedy, kiedy nas ktoś potrzebuje, kiedy jest zagrożone życie, zdrowie, imienie też ludzkie, w tym też mienie komunalne. Wszystkich. Komunalne nas wszystkich. no te ostatnie akcje podtopienia namuliska e, połamane drzewa, konary drzew, które wiszczały bezpośrednio nad chodnikiem, czy nad drogą, czy wręcz były przewrócone i leżały, no mieliśmy ponad za ostatnie, za ostatnie dwa dni tych takich no, intensywnych opadów deszczu ponad e, 100 interwencji. Wypadki w rolnictwie, to jest chyba teraz też plaga, no bo jakby jeździcie do wypadków. Tak, wypadki w rolnictwie. Z czego one wynikają? Ze, ze, Myślę, że z brawury. Myślę, że z brawury, myślę, że. Z traktorem się pan rozpędził, ile się pan rozpędził? Nie, ale traktorem, ale niech pan zauważy, że traktorem, te traktory najczęściej przewracają się na terenie na skarpach. pagórkowatym. Tak. No i po prostu, albo no, brak myślenia w danym momencie, czasami, czasami brawura, czasami przecenianie swoich yy, możliwości. Czasami promile. To już my, my nie badamy, ale, nie ale też, też i tak jest. No i też większość tych tragedii, która się dzieje, bo tutaj mam na myśli osoby przygniecione przez tak. ten traktor, tak, które tam. To zazwyczaj to, ofiary śmiertelne. Zazwyczaj już. ofiary śmiertelne. No, jak e, przeglądniemy zdjęcia, to należy zwrócić uwagę, że żaden z tych, z tych ciągników nie miał kabiny. Nie? No tak. Więc, więc to taki... takie składaki z garażu czasami? Nie, nie, nie. To są. E, Zdarzają się te składaki tak zwane same, tak? chociaż ich już jest mniej na drodze, ale są też i traktory no, takie fabrycznie produkowane, ale bez kabiny. Mhm. Bez kabiny. I wtedy kiedy wtedy kiedy taki traktor ulega przewrotce, no to najpierw wypada głowa, z niego głowa głowa wypada, tutaj, tak. wypada traktorzysta i ten traktor w sposób niekontrolowany no można sprzygić. No, trzeba pamiętać, że traktor taki na przykład C360, no to waga jest około 4 ton. to, to no to jak nas przygniecie? Gdzieś jeszcze okolice klatki piersiowej czy, czy jamy brzusznej? To mówiąc nieładnie po zawodach. Tak, tak. No, Najczęściej się tak dzieje. Bardzo często zespoły ratownictwa medycznego do tego typu zdarzeń dysponują lotnicze pogotowie e, ratunkowe, żeby, żeby ten transport tego poszkodowanego był szybszy i w bardziej komfortowych warunkach. Mhm. No i żeby mu życie ocalić. No, oczywiście. No bo czas, to, to jest przede wszystkim to jest to. Przede wszystkim. E, pożary w lasach mamy. Nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy jakiś. Czyli ludzie są rozsądni przynajmniej. W lesie. Tak, ale też. No było, była ta fala upałów, nie? no to była... jest ok. No bo... Tak, była fala upałów, ale nie odnotowaliśmy. Kilka pożarów, ale to na szczęście wynikających z jakichś pożarów, jeszcze traw, gdzieś tam bezpośrednio zagrożone kompleksy leśne były, ale, ale z sensu stricte samego pożaru w lesie nie mieliśmy. Mm, Topiełcy? Też. Bo macie tą jednostkę taką, jak w Oprosku, nie? to też jako ratownicy eee, jesteście? To znaczy tak, mamy, mamy na bazie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 tam na Błoniach, mm -hmm. na ulicy Błonie, mamy tam specjalistyczną grupę ratownictwa wodno -nurkowego. Na szczęście na naszym powiecie ta grupa nie była dysponowana do poszukiwań osób. Bo yy, yy, radów zlikwidowali. co, znaczy nie do końca. Yy, myślę, że yy, przede wszystkim, no, być może trochę i rozsądek chciałbym, chciałbym w to wierzyć, że rozsądek ludzi, ale też wtedy, kiedy są takie upały, wtedy, kiedy były te upały, yy, wspólnie z, z Woprem, wspólnie z policją, yy, nasi funkcjonariusze prowadziliśmy zawsze codziennie praktycznie ćwiczenia na zalewie, właśnie to. Co pan mówił? Na Ari Wierze no. ale też przy okazji tego przyjeżdżali funkcjonariusze policji, nasi funkcjonariusze w Oprowcy i też zespoły ratownictwa medycznego, i po prostu chodziliśmy, patrole takie piesze, żeśmy zrobili. Prewencyjne w mundurach, ho, żeby... tak. chodziliśmy po brzegu, trochęśmy może tym ludziom tego spokoju zakłócali. Ale żeśmy, dobra. ale żeśmy im tłumaczyli, że o zagrożeniach wynikających z kąpieli bezpośrednio w tym zbiorniku, ale też takie prelekcje, żeśmy im i ulotki rozdawali, jak się zachować nad wodą. Przede wszystkim, wiadomo, no, żeby nie wchodzić najlepiej się kąpać tam, gdzie, gdzie, te, gdzie, gdzie, te, jest pewne. gdzie jest pewne, gdzie jest strzeżone, no i nigdy po alkoholu, nigdy rozgrzany, tak? I nigdy właśnie prosto z tego, I, że zrzucam koszulkę i, i wiodą. Tak, wody. I, myślę, i myślę, wierzę w to bardzo, że, że, że te patrole na pewno dużo pomogły. Ale jest to rzut grochem o ściany, czy ludzie jednak słuchają, co się do nich mówi? Yy, nie, z tego yy, no zawsze jakieś tam większe czy mniejsze wrażenie, jak mówi do, 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 do tych osób funkcjonariuszy, czy... czy Ktoś umundurowany, Aha. tak? No to myślę, że. Respekt. Myślę, że jakiś respekt jest, ale też myślę, że i, i, no i świadomość trochę może tych ludzi wzrosła. Przytaczamy też tragiczne akcje w tych rozmowach, co tu się wydarzyło, a były w zeszłym roku no dwóch młodych mężczyzn z, z województwa świętokrzyskiego przyjechały i niestety dwóch dziewiętnastolatków tak, 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 tak. wyłowili na Sinurkowie na głębokości około 4 metrów. Tak. Mhm. No, w, y, w, y, y, A to w większości takie ofiary to są młodzi ludzie, bo mają siano w głowie i brawura? Y, z reguły tak, z reguły to są ludzie przed trzydziestką. Mhm. Niestety, niestety tacy, tacy ulegają n, n, najczęściej y, no ale, ale i starsi, i starsi też się zdarzają. To nie jest tak, że... że, że... No to wie pan, to też zdrowie, nie? No tak, to tak, to... niesługa, nie? tak, tak. Serce nie sługa, nie? Tak, 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 Poszukiwania zaginionych też? Yy... Bo wakacje to taki czas też, wrócimy do młodych, gigant. To czas szukać, albo, bo było, ale zaginięcia ludzi starszych. Ostatnio tam ktoś na grzybach się zgubił. Tak, yy, to znaczy takich yy... Powiedzmy, że e, poszukiwania młodszych, młodych ludzi, to, to co Pan pytał, jakichś nastolatków e, i to tak dalej. To, to raczej policja pewnie, bo to gdzieś pojedzie to do raczej, miasta. To nie? raczej policja i, i te, te zgłoszenia bezpośrednio e, wpływają na policję. Zresztą wtedy, kiedy są ogłoszone jakieś poszukiwania osoby zaginionej, czy to jakieś, z reguły jak pomagamy naszym kolegom z policji w poszukiwaniu takich osób, to są to najczęściej ludzie starszy, starsi, Oczywiście młodsi się też zdarzają, ale to policja ma pełen wywiad. Najczęściej to środowiskowy. Środowiskowy i w gruncie rzeczy bardzo często się to zdarza także, to są osoby z jakimiś problemami psychicznymi. Mhm. I oczywiście pomagamy, my dysponujemy kładami. Dysponujemy amfibią, dysponujemy kamerami termowizyjnymi, które używamy podczas pożarów, ale one też się świetnie właśnie w tego typu no, akcjach, tak. w tego mm -hmm. typu akcjach y, 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 sprawdzają. Mamy taki, taki sprzęt i wtedy zawsze wtedy, kiedy jesteśmy poproszeni przez y, funkcjonariuszy policji o, o pomoc. No to wtedy oczywiście odpowiednie siły i środki są zadysponowane. A generalnie A nie odmawiamy ta... takiej pomocy. Generalnie Pan ja porównuje te wakacje z, z wakacjami z poprzednich lat. One są spokojniejsze, są takie bardziej stresujące, nerwowe, czy, no, czy chodzi o ilość zdarzeń. To znaczy. Yy... Na, pewno, na półmetku jesteśmy, jesteśmy 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 na półmetku. No fajnie jest, że nie ma żadnych osób nikt nie poniósł śmierci na na dworze, tak? No to to jest, to, to, jest, to to jest takie pozytywne. Z tego co rozmawiałem dzisiaj jeszcze z chłopakami, no dużo mniej na pewno odnotowaliśmy wypadków z motocyklistami. W zeszłym mhm. roku tych motocykli więcej. A to jest też plaga motocyklistów. To znaczy jak wszyscy, tak? No, Głównie, głównie yy, no Czasem jedzie Pan o to tak Panu... Mm. Tak, przejedzie no, i, no i, nie ma, i nie mamy na to, na to wpływu. No yy, nie dalej chyba jak dwa lub trzy lata temu tutaj w Tarnów yy, ponosił żniwo. Jeden motocyklista w okolicy teatru yy, zginął, Było, ja ten... chyba ze 130 tam z tej górki jak tak, zjeżdżał, nie? Kołopat się rozbił, tak, znaczy to Volvo tutaj, tutaj niedaleko na ulicy Krakowskiej też zderzył się z, z ciężarowym samochodem. Mhm. No, no zdarzają się takie, takie przypadki. Odnotowujemy też takich więcej pożarów samochodów elektrycznych, bo one się pojawiają. Właśnie taka te, jakaś plaga jest. Miało być tak mniam miam, a tu tak. Tu się komuś noga zapali, tu komuś się w garażu auto. Przecież te elektryki są niebezpieczne. Widzi pan, co się dzieje na morzu, tam gaszą chyba na północnym. Nie? Co wczoraj, wczoraj media podały komunikat, że już ten, że już ten, że ten statek ugaszono mhm. z, tymi, z tymi tam około 4000 tak, samochodów elektrycznych. Do, do Maroka, ja tylko, do Tunezji. No? Tak, ja tylko to znam z przekazu medialnego, tak. Yy, natomiast no, u nas yy, też, się, też się te samochody pojawiają. Zresztą, Kupiłby sobie pan elektryka? Proszę. Kupiłby sobie pan elektryka. Yy, Prywatnie pytam. Na, na tą chwilę nie. Mhm. Chwilę, Zresztą też y, gdzieś to czytałem, że w y, przekazie medialnym, że dużo już takich parkingów, które są teraz pod tymi blokami nowymi budowanych, mhm. na przykład w Warszawie już dużo prowadziło zakaz wjazdu Elektryki. elektryków, podobnie jak też zakaz wjazdu samochodów zasilanych LPG. Nie? Mhm. No. To miało być tak nowocześnie, widzi pan? Ekologicznie i w ogóle emisja spalin. No na pewno emisja spalin y, spadła. Dzięki czyli... jak mam się spalić w dom, to wolę, że mi kopciło hmm. trochę. No tak, tylko że ten samochód, y, głównie ta bateria, ona się potrafi y, długo palić. No i na razie taktyka mówi że trzeba go Po prostu. A i ekologicznie jak pan rzuci baterię do trawy, ile to się utylizuje. Tak, no i no. trzeba to, i trzeba to po prostu utopić. Dobrze, jakie rady na ten drugi miesiąc wakacji dla naszych kochanych widzów? No przede wszystkim jak będą um, ładna, ładna pogoda będzie ciepło. Jedźcie nad wodę. Tak i za ale oczywiście y, to jest wszystko dla ludzi, tylko z głową, z rozsądkiem, mm. zachowajcie. Ostrożność bezwzględnie. Nigdy po alkoholu, nigdy rozgrzany. Najlepiej w miejscach do tego przeznaczonych. Nie palcie grilla w lesie. Nie palić grilla w lesie, wtedy kiedy będzie susza. Słuchać komunikatów, wtedy kiedy będą alerty pogodowe, zwłaszcza burze, silne wiatry, dostosować się do tych, do tych alertów. To znaczy starać się nie parkować pod jakimiś drzewami, pod supami. No jak burza, to nie stać pod drzewem. Jak porazi. Tak, no. nie stać pod drzewem. E, Pozbiera wszystkie elementy, takie, takie przedmioty, które mógłby wiatr poderwać z balkonów, bo to też jest no, bardzo duże zagrożenie. Jakieś doniczki, karmiki, tego typu rzeczy, które w czasie takich anomalii pogodowych zwieje. Zwieje, one się bardzo, bardzo Ale wie pan, ja dostaję te alerty, chodzę jak głupi z parasolem i wtedy, co chodzę z parasolem, to nie pada. No ostatnie alerty, które, które przychodziły, które... Jeden się no, nie potwierdził, a się reszta się potwierdziła. Mi się, mi się ostatnio te dwa potwierdziły i akurat, akurat wtedy byłem na służbie, no i myśmy odnotowali 60 zdarzeń, co średnio o. teraz odnotowujemy 5, więc proszę mhm. sobie wyobrazić, jaka to jest różnica, dysproporcja. No 12 razy więcej. Natomiast na drugi dzień koledzy, co przyszli, mieli troszkę mniej, bo mieli tam koło 50. Mhm. I to w większości te gałęzie wszystkie. W większości gałęzie na muliska, jakieś podtopione posesje. W kilku Ratowanie basenów, tak, to już mówiliśmy. Tak, w, w kilku przypadkach. W kilku przypadkach y w kilku przypadkach zalane piwnice, czy jakieś tam kanały naprawcze. To jeszcze są tacy tacy takie garaże, gdzie jeszcze mają kanały, co tam mhm. sobie naprawiali kiedyś no no. auto, czy, czy tam wymieniali olej. Teraz one służą najczęściej jako jakieś schowki na, na różne przedmioty. No i najpierwszej pierwszej kolejności one ulegają przy tego typu w sytuacjach w zalaniu. No i wtedy i wtedy pompujemy. Mhm. No to dobra. Gdzie na wakacje? Na wakacje no? w tym roku, no? Francja. No? Lazurowe. W, w ogóle na pewno, jak linia Santropé w tym mundurze. Tak. Louis tak. Definet. No ale trochę jestem mniej podobny do niego. No tak, ale równie dobrze pan służy ludziom jak, jak ja, Louis tak. znaczy m, Może mniej komediowo, ale, tak. ale ten. Jeszcze jedno pytanie mam prywatne. Jak to jest, że wy generałowie mundurowi. Pan generał Klimek i pan. W wolnych chwilach jeździcie autobusami jako kierowcy. To macie jakiś taki ten y, hobby takie wszyscy mundurowi takie mają? Nie. Y, ja nie wiem, jak w policji jest, ale. Różnie... No generał Klimek jeździ. Do Medziu na przykład ostatnio jechał. Wiem, słyszałem o tym, bo akurat akurat mam taką informację, że nie chcę tutaj robić kryptoreklamy reklamy, mhm. ale, ale z tym, u tego samego instruktora żeśmy, akurat tak się złożyło. Zdawali bo? prawko? Nie, 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 pobierali, że tak powiem, te szlify nauki Aha. Tak. jazdy, jazdy. To dobrze was wyszkoli? Jazdy takim takim pojazdem? Nie, no, każdy... A pan po naszych pięknych drogach regionu śmiga też, ale też i po drogach wojewódzkich i też międzynarodowych. I też międzynarodowych. Nie pan A... powie gdzie tankować jak się jedzie do Grecji? To do... cenna, cenna Macedonia. wiadomość. Macedonia ma w tej chwili najtańsze najtańsze paliwo. I długo na długo na to na to do tej no. Francji? Na dwa tygodnie, prawie. No. Nie stać się na krynicę iść za granicę. <noise> tak, no. To tak, jest, tak jest przysłowie. To znaczy, nie byłem. jeżeli przez krynicę, bo konkretnie o Krynicy mówimy, jeżeli przejazdem Ale mówimy ale... o górskiej, nie morskiej. A to ja to ja mówię też o górskiej. No. Natomiast bardziej jeśli chodzi o od tego typu miejsca w naszych górach to jakoś bardziej mi służy szczawnica niż klinica. O, ładnie tam. Jest. W, w, według mojej oceny jest mniej zabetonowana, bardziej zielona i no i więcej takiej przestrzeni tam jest. I mniej narodu. No na pewno. Uh -huh. O no, A jest chyba zakopane, bo tam ludzie po tych Krupówkach i deptają. Nie zakopany szczerze, nie mówiąc, lubię zakopanego Byłem, byłem chyba tylko, tylko dwa razy i to jeszcze w okresie yy, zimowym. Raz na gubałówce i raz. Na, na Kasprowym był na pan? Kru na Krupówkach. Nie, na, na... Kasprowym nie. To tacy goście, co biorą narty w zimie i chodzą po prostu tylko tymi seminariami żeby się przejść selfie na Facebooka, strzelić, je z miłu. Aha. Bywa. No, Skąd to zrobię? Każdy, yy, każdy ma swój indywidualny sposób. A spryzanie. jak pan jeździ tutaj po drogach regionu, to wiceburmistrz, bo wspomniał pan o górach, o zakopcu, jest goprowcem, wiceburmistrz Wojnicza. Właśnie chcę go zaprosić w przyszłym tygodniu. Pan Ząbkowski. Tak, słyszałem, ale też wiem, bo rozmawiałem z, z wiceburmistrzem Wojnicza. Wiem, że też jest strażakiem ochotnikiem. O. Tylko nie pamiętam w jakiej jednostce, ale na powiecie brzeskim na pewno. Jest, mm -hmm. jest także, także te tematy e, straży pożarnej też są mu nieco bliskie. No dobrze, tego pozdrawiamy Pana Ząbkowskiego i zapraszamy serdecznie. A teraz Pan może pozdrowić naszych kochanych widzów. tylko znaczy, ja. kogo Pan chce oczywiście. A pozdrawiam tradycyjnie, tak jak już, bo już mogę tak powiedzieć, że tradycyjnie. Tradycyjnie, bo, tak. E, ostatnio, jak tutaj byłem, chciałem pozdrowić wszystkich moich e, kolegów strażaków, tych z Państwowej, tych z Ochotniczej Straży Pożarnej, życzyć im udanego urlopu i, e, i spokojnej służby. Tyle samo e, powrotów, e, co wyjazdów. Co wyjazd. I żeby ta służba nasza była jak najbardziej spokojna. Ja standardowo tatusia, siostry i kasie, pan młodszy brygadier, generał Marcin Opio. Mogę się dołączyć do pana pozdrowień? Oczywiście. To ja się dołączam do tych pozdrowień i do tych osób, które Pan pozdrawia. Tatusia, siostry i tak. Się. to proszę powiedzieć. To ja dołączam się do pozdrowień Pana redaktora. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Aha, młodszy brygadier, generał Marcin Opioła, Państwowa Straż Pożarna, oficer prasowy, na każde wezwanie gotowy służyć. Dziękuję za wizytę. Zapraszam następnym razem. Miłych wakacji. Dziękuję. Łukasz Winciera pozdrawiam miłego ukiendu. Widzimy się w poniedziałek. Dziękuję. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.